Ciebie, Panie, coś mnie obmył z win. Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn. Miłości kazała krzyż na plecy brać. W tabernakulum zostałeś, aby z nami trwać. Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram. Tam przygarniasz nas do siebie. Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg. Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg. To jest moją prawdą, co oświeca mnie, boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie. Nic mnie nie zatworzy już wśród najcięższych burz, bo Ty, Panie, jesteś ze mną. Tyś jest moją siłą, w Tobie moja moc. Tyś jest mym pokojem, najburzliwszą noc. Tyś jest mym ratunkiem, gdy zagraża los. Moją słabą ludzką rękę ujmij w swoją dłoń. Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat i nic złego mnie nie spotka. Tobie, Boże, miłość, wiarę swoją dam. W Tobie, Synu Boży, ufność swoją mam. Duchu Święty Boże, w serce moje stąd. I miłości Bożej ziarno, rzuć me serce w głąb. Przy mojej rozpal żar, siedmioraki dar, daj mi stać się Bożą rolą. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami i z Duchem Twoim. Przez śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa zostaliśmy zanurzeni w Jego życie i zmartwychwstanie. Chcielibyśmy zatem ten czas spędzić na modlitwie, polecając dobremu Bogu duszę świętej pamięci Janusza. Do Jezusa, do niebios bram, w Nim tylko szukaj pociechy tam. On Cię napoi krwią swoich ran.
Boże, Ty przebaczasz grzesznikom i dajesz wieczną radość świętym. Wyzwól z więzów śmierci Twojego sługę Janusza, w którego pogrzebie uczestniczymy. Daj mu udział wiecznej radości z Twoimi wybranymi spraw, aby w dniu zmartwychwstania mógł wpatrywać się w Twoje oblicze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem, na moje życie, mówi Pan, przede mną klęknie wszelkie kolano i każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Jest miłosierny.
duszę od śmierci, oczy moje od łez, nogi od upadku. Będę chodził w obecności Pana w krainie żyjących. W krainie życia będę widział Boga. Zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Panie. Jezus powiedział do tłumów: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak On może nam dać swoje ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, kiedy przeżywamy pogrzeb bliskiej osoby, znajomej osoby, to zawsze serce człowieka staje się bardzo tkliwe i wrażliwe. I to jest naturalną rzeczą. Jako kapłani wraz z księdzem Kamilem i myślę, że cała rzesza innych kapłanów również przeżywają na swój sposób pogrzeby. Czasami bardzo serce boli, kiedy mszę świętą pogrzebową odprawiamy i uczestniczymy w pogrzebach. A czasami pomimo tej smutnej, ale uroczystości, serce rośnie i rośnie wtedy, kiedy na pogrzebie nie tylko jest najbliższa rodzina, ale również znajomi i przyjaciele. I kiedy uczestniczy się tak naprawdę w takim polskim pogrzebie. Miałem taką okoliczność w życiu jeden raz, kiedy nikogo nie było i jeden raz, kiedy była jedna osoba.
na pogrzebie i wtedy takie spięcie wewnętrzne i odniesienie się do pogrzebu Pana Jezusa, na którym było pewnie z 5 osób. A tutaj jest, przyjrzyjmy się, ilu nas się zebrało. I teraz pytanie się pojawia, dlaczego przyszliśmy na ten pogrzeb? Mam nadzieję, że dlatego, że miłość chrześcijańska nas przynagla do tego. Usłyszeliśmy w dzisiejszych czytaniach prawdę, którą jako wyznawcy naszego Pana i Zbawiciela przyjmujemy ze świadomością, nikt z nas nie żyje dla siebie. Janusz świętej pamięci, on nie żył dla siebie, miał rodzinę. I to przede wszystkim ta świadomość przenika nas, że żył dla drugiego człowieka. Myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem o swoim doświadczeniu całkiem niedawnym. Jeszcze jak chodził, pewnie to było, ja to tak oceniam, jeszcze przed wakacjami chwilę, a może już na początku wakacji, kiedy w tym trudnym czasie pandemii, gdzie było wiele miejsc pozamykanych, ludzie bali się wychylać, wychodzić. Wychodziłem na zewnątrz do kapliczki Matki Bożej z jedną z parafianek modlić się. Taka samotna chciała się modlić, więc chodziliśmy się modlić. I w jednym dniu wychylił się taki duży chłop i mówi: sąsiedzie, szczęść Boże. O ja, szczęść Boże. Chciałby ksiądz miód? A on mówię: chętnie. I od miodu się zaczęło. Trochę posłodził mi Janusz i za to ci dziękuję. Bo wtedy zawsze się pytałem, a jest miód, jak żeśmy już zjedli? Jeszcze pan Bronek czasami doniósł miód. I mamy takie zabezpieczenie na plebanii, za co Bogu wdzięczni jesteśmy. Że przez drugiego człowieka Pan Bóg czyni dobro. A potem nie dość, że miód, to jeszcze ryby wędzone, najlepsze w okolicy. I tak to się zaczęło z Januszem, dużym chłopem, który miał duży łańcuch na szyi i na tym łańcuchu Matka Boża Szkaplerzna. Mówię o tym, ponieważ Janusz odszedł w dniu, kiedy świętowaliśmy odpust w parafii świętego Jana Pawła II. W dniu patrona tego sanktuarium, można byłoby powiedzieć, w dniu patrona, ten, który tutaj mieszkał, który się tutaj modlił, powołany został w dniu świętego Jana Pawła II, który był zaprzyjaźniony ze szkaplerzem od pierwszej komunii świętej. I Jan Paweł II daje temu świadectwo. Ubrał szkaplerz w dniu pierwszej komunii i do śmierci go nosił. I z tym mi się też kojarzy Janusz. Janusz, który no przegrał, on, tak możemy powiedzieć po ludzku, walkę z chorobą, ale nie przegrał ducha. Między innymi dzięki żonie Dorocie, to mówię jako świadectwo, która, kiedy Janusz zachorował, dzwoniła po to, żeby ksiądz poszedł z sakramentami. I był ksiądz Kamil. Pomimo tych wszystkich ograniczeń, które tam się pojawiały, to, co do nas jako ludzi żyjących należy, to myśmy zrobili i zrobiliśmy to w 100%. I za to możemy powiedzieć dziękujemy. Myślę, że gdyby Janusz wstał teraz z tej trumny i spojrzał się na nas, to by powiedział: dziękuję wam za tą troskę. Dziękuję wam za to, że przyszliście się pomodlić dzisiaj. Bo no cóż bardziej potrzebnego jest tym, którzy odchodzą? Modlitwa. I mówimy to jako ludzie wiary. Nic cenniejszego nie ma nad tą najdoskonalszą modlitwą, jaką jest Eucharystia, jaką jest Msza Święta.
Nic doskonalszego nad Eucharystię nie ma. Dlatego tym bardziej dziękujemy za to, że spotykamy się na mszy świętej. Myślę też z drugiej strony tak trochę po ludzku, jako ksiądz, że jak umarł, to w dobrym czasie umarł. Bo przecież za 3 dni mamy uroczystość Wszystkich Świętych. A czego nas uczy Kościół w czasie tej uroczystości i przez oktawę? Tego, że jak spełnimy warunki uzyskania odpustu zupełnego dla zmarłych, to konkretnie możemy wskazać. Panie Jezu, chcę, żeby Janusz był w niebie. Obiecałeś to, ja spełniam warunki i mam wtedy tę wewnętrzną pewność, że będzie w niebie. I mamy prawo do tego, żeby w to wierzyć. Wręcz powinniśmy w to wierzyć, musimy w to wierzyć, by wykorzystać te dni od uroczystości Wszystkich Świętych, by wypraszać każdego dnia niebo dla jednej zmarłej duszy. I zostawmy Panu Bogu, możemy wzbudzić jednego dnia, że się modlimy za Janusza tylko, żeby przyjąć komunię świętą, żeby nawiedzić pobożnie cmentarz. Do tego zachęcam, moi drodzy. Pamiętam, jak byłem trochę mniejszy, jak wy dziewczyny, jeździłem do swojej babci na wieś, żeśmy razem pacierz odmawiali i zawsze byłem taki zdumiony, że moja babcia śpiewa codziennie godzinki z głowy, bez tekstu. Obierała ziemniaki i śpiewała godzinki do Matki Bożej. I właśnie babcia mi zawsze mówiła i uwrażliwiała mnie na to, żeby modlić się za zmarłych. Bo kto się modli za zmarłych, ten swoje imię złotymi zgłoskami w Księdze Życia zapisuje. I pamiętajcie nie tylko o tacie, ale w ogóle o zmarłych w pacierzach. Bo warto. My modlimy się za zmarłych. Zmarli nas wspierają. Natomiast kto z nas wie, ile my będziemy potrzebowali tej modlitwy? My nie wiemy, my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dużo czy mało. Natomiast jedną rzecz możemy zrobić, już teraz sobie zaskarbić to. Będę się modlił za zmarłych, to wierzę w to, że zmarli będą i kibicować mnie. Po co? Po co kibicować? No po to, żebyśmy byli w niebie. Przecież jesteśmy ludźmi wierzącymi i przyjmujemy tę prawdę. Dał Pan Bóg obietnicę, kto przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Nie mówi, że od razu, bo przecież ludzkie ułomności się wkradały w życie. Bo to jest czyściec. Natomiast dał Pan Bóg również ten dar odpustu właśnie w tych dniach, nie w marcu, nie w styczniu, nie w czerwcu, ale na początku listopada. Chciejmy to wykorzystać, bo i my będziemy potrzebowali wsparcia. Ja to mówię w odniesieniu do Janusza, ale też przede wszystkim do tego, by każdy z nas gdzieś budował swoją pobożność, tą taką najbardziej prostą, ale najbardziej sprawdzoną. I praktycznie ta pobożność, ona najbardziej jest nam potrzebna, bo to, co nawet ostatnio, kiedy przeżywaliśmy odejście księdza Pawlukiewicza, który mocno mówił, że no, tak naprawdę to umierają ludzie żywi, nie ci, którzy umarli, bo ci, którzy umarli, to żyją. Natomiast my, jako żywi, którzy chodzimy tu po ziemi, każdego dnia umieramy. I właśnie chodzi o to, aby do owej śmierci przygotować się i mieć pewność na to, że zrobiliśmy wszystko, co do każdego z nas należy. Chciałbym życzyć wam, moi kochani, aby ten dzień, to pożegnanie Janusza też no, naszą wrażliwość w taki sposób ustawiło, abyśmy zawsze pamiętali o tych, którzy odchodzą i aby w kontekście tej pamięci każdy z nas dojrzewał do tego ostatniego dnia, którym nam będzie wyznaczony przez dobrego Boga. Moi drodzy,
Usłyszeliśmy w Ewangelii Janowej dzisiaj, że każdy, kto karmi się ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa, będzie miał życie wieczne. Chcielibyśmy zawsze to też wykorzystywać. To taka wskazówka pogrzebowa. Zawsze wykorzystywać to, jeżeli jesteśmy na mszy świętej, to by w pełni w niej uczestniczyć. I tutaj też możemy zaświadczyć, że gorliwość i też żony Doroty, wołanie do dobrego Boga o to, aby okazał miłosierdzie, było właśnie wsparte Eucharystią. I za to świadectwo też i dziękujemy. Natomiast jest czas radości i czas smutku, powie Kohelet, Księga Mądrości. Jest czas radości, czas smutku. Teraz ten czas przeżywamy, ale niech on będzie przeżywany z nadzieją, z chrześcijańską nadzieją. Tak mamy przeżywać ten czas. Chrystus, gdy poszedł nad grób Łazarza, wzruszył się i zapłakał. Więc prawo do łez mamy. Natomiast niech to będzie ukierunkowane zawsze na niebo, które Chrystus nam wysłużył męką i zmartwychwstaniem. Ufajmy. Skoro powiedział, że kocha, to kocha. Skoro powiedział, że mamy życie wieczne, to mamy je. Natomiast idzie o to, aby do Niego jak najrychlej dojrzewać i jak najpełniej. Maryja, która jest Matką Miłosierdzia, niech wyprasza nam tą moc do takiego Bożego przeżywania tych dni i zanurzania się w Bożej miłości, aby kiedyś każdy z nas, stając przed dobrym Bogiem, mógł spotkać tych, którzy nas poprzedzili. Prośmy o to, aby dobry Bóg dał chwałę zbawionych Januszowi, ale i również, aby każdy z nas do tej chwały zdążając dobrze się przygotował. Amen. Powstańmy i dobremu Bogu we wspólnej modlitwie zawierzmy nasze intencje i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie z mocą głosił prawdę o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym i niósł tym, którzy przeżywają ból, nadzieję życia wiecznego. Ciebie prosimy. Panie Boże, polecamy Tobie zmarłego Janusza. Prosimy Cię o to, aby to cierpienie, które przeżywał przed śmiercią, aby poprzez to cierpienie jego dusza została oczyszczona i abyś dał mu chwałę zbawionych, które obiecałeś mu na Chrzcie Świętym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Polecamy Tobie Dorotę, żonę, dzieci Janusza, jego najbliższych, mamę. Polecamy Tobie jego rodzeństwo, wszystkich tych, którzy go otaczali, abyś, Panie, był dla nich nadzieją, siłą i pokojem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlimy się za wszystkich chorych i cierpiących. Wejrzyj, Panie, na nich łaskawie i zgodnie z Twoją wolą udziel im tego, czego najbardziej potrzebują. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlimy się za zmarłych z naszych rodzin, krewnych, dobrodziejów, przyjaciół. Tych zwłaszcza, Panie, których w tym roku wezwałeś na ucztę baranka. Daj im chwałę zbawionych ze świętymi w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I modlimy się za nas również, którzy spotykamy się na tej Eucharystii. Panie, abyśmy byli zawsze przygotowani na spotkanie z Tobą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wejrzyj na nasze modlitwy, które do Ciebie dzisiaj zanosimy i pobłogosław każdą chwilę naszego życia, Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Prostymi ścieżkami prowadzisz.
pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, pokornie składamy Ci ofiarę za zbawienie Twojego sługi Janusza i błagamy Ciebie, najlepszy Ojcze, aby ten, który pokładał nadzieję w Twoim Synu dobrym Zbawicielu, znalazł w Nim miłosiernego sędziego, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący, Boże Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest zbawieniem świata, On jest życiem ludzi, On jest zmartwychwstaniem umarłych. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełny są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę.
Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie Twoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Januszu, którego powołałeś z tego świata, wezwałeś z tego świata do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Tereską od Dzieciątka Jezus, świętym Janem Pawłem II, Maksymilianem Kolbe i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. O.
ręku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Ciało Chrystusa, Mistrzu, żywe życie wieczne.
Panie nasz Boże, Twój Syn zostawił nam w Najświętszym Sakramencie pokarm na drogę do wieczności. Spraw, aby nasz brat Janusz, który go przyjmował, uczestniczył w wiecznej uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Pożegnajmy serdecznie naszego brata Janusza. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości. Niech ukoi nasz ból, umocni nadzieję, bo kiedyś z miłością i radością spotkamy ponownie go tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez śmierć i miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze sumienie i naszą modlitwę. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boży. Z obłoków jasnych zejdźcie, aniołowie, z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba.
ogień zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Niech Cię przygarnie Chrystus uwielbiony, On wezwał Ciebie do Królestwa Światła. Niech na spotkanie w progach Ojca domu po Ciebie wyjdzie litościwa Matka. Anielski orszak niech tą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a jej zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Zbawicielu, jedyne światło, które nie zna zmierzchu, bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem. Pozwól oglądać chwały Twej majestat. Anielski orszak niech tą duszę przyjmie, uniesie z ziemi Mogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wieku Tobie, Boże, polecamy naszego brata Janusza i prosimy Cię, Ojcze, pełen miłosierdzia, abyś odpuścił mu grzechy, które popełnił z ludzkiej ułomności, i aby umarły dla świata, żył dla Ciebie. Miłosierny Ojcze i Boże wszelkiej pociechy, Ty nas ogarniasz wieczną miłością i ciemności śmierci przemieniasz w jutrzenkę życia. Wejrzyj na Twoich wiernych, pogrążonych w żałobie. Twój Syn, a nasz Pan, zwyciężył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Prosimy Cię, daj nam tak dążyć do Niego, abyśmy po doczesnym życiu połączyli się kiedyś z naszymi braćmi tam, gdzie otrzesz wszelkie łzy z naszych oczu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Moi kochani, teraz po błogosławieństwie będzie pewnie okazja do tego, by to ostatnie pożegnanie nastąpiło. Chcielibyśmy to uczynić
z wiarą, z nabożnością, ale też chcielibyśmy nie przedłużać, ponieważ o godzinie 12 będzie kolejna msza święta pogrzebowa dzisiaj. Jakoś tak dzieje się, że ta dynamika przejścia jest trochę ożywiona w naszej wspólnocie. Łączymy się w bólu, wyrażamy najszczersze wyrazy współczucia żonie, dzieciom, mamie i najbliższym. Moi drodzy, myślę, że możemy mieć powód do takiego pokoju i radości. Wielu ludzi modliło się, wspierało. Pan Bóg głuchy nie jest na te modlitwy i wezwania. No, wzywa każdego w najlepszym momencie dla niego. Choć czasami się to zbija, bo przecież 48 lat to jest pełnia życia, chciałoby się żyć. Ale plany Boże są inne niż plany ludzkie. Nie? My planujemy życie, a Pan Bóg czasami to wszystko wywraca jak domek z kart. Niemniej niech w tym wszystkim zakorzeniona jest wiara i nadzieja na to, że Bóg chce lepiej dla nas. Myślę, że dowodem tego jest to, że tutaj jesteśmy. Chcielibyśmy pamiętać o zmarłych i te myśli, którymi się dzieliłem, by były one w życie wprowadzane. A Pan Bóg niech wszystkim błogosławi za to dobro, które dzisiaj wypełniliście względem Janusza i względem najbliższych. Pan z wami. Z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny tworzy się, przestrasza na cud Jonasza. Żyć bez światła, ono daje moc.
źródła, chronić trzeba je. Uwierzyć, że nie zginie, kiedy zgaśnie dzień. Mój Panie Boże, proszę, nie opuszczaj. Można żyć bez światła, ono daje moc, niewyczerpaną siłę, co pozwala trwać. Za czarnym horyzontem znaleźć kroplę dnia, co ocali nas, nadzieję da. Nie można żyć bez światła, chronić trzeba je. Uwierzyć, że nie zginie, kiedy zgaśnie dzień. Mój Panie Boże, proszę, nie opuszczaj mnie, bo nadzieja jest tak delikatna. W niebie daleko światło wiedzie mnie do Ciebie. Schowaj mnie.
Ty jesteś.